Witam was w dzisiejszej aktualizacji Krypotania na kanale. Po weekendzie mam małą przerwę, natomiast musicie zobaczyć jeden bardzo ważny pattern, który mamy na wykresie, ponieważ jest bardzo potencjalny duży ruch, o którym już mówiłem od zeszłego tygodnia. Natomiast na ten moment jesteśmy na skraju, uwaga, na skraju wybicia i przebicia naszego patternu. Także jeżeli jesteście zainteresowani patternem, zostawcie lajka, komentarz, subskrypcję oraz obserwację, aby być na bieżąco z tymi materiałami. Także nie przedłużając, przechodzimy do wykresu, ponieważ tak naprawdę każda minuta teraz jest cenna, aby dokonać ruchu. Także musicie być przygotowani, już wam pokazuję, o co chodzi. Więc tak naprawdę, tak jak pamiętacie od poprzednich materiałów, oczywiście mówiłem tutaj o patternie, który się nazywa Descending Triangle, natomiast musieliśmy go trochę tutaj zmienić, bo ponieważ mieliśmy górne higher lows generowane przez Bitcoina i tą linię trendu, która była na poziomie 19,5, przerysowaliśmy trochę i jesteśmy teraz dokładnie w naszej formacji trójkąta symetrycznego. I tak naprawdę to, co musimy na ten moment wiedzieć, są bardzo dwa istotne, ważne poziomy, o których pisałem dzisiaj rano na Discordzie. Jest po pierwsze poziom, uwaga, pierwszą linię mieliśmy na poziomie 19,5, która była w tym oto miejscu. Jest to nadal poziom, który ja obserwuję bardzo ważnie, więc generalnie trójkąt symetryczny jest patternem, który może zostać wybity w dwie strony. Może zostać wybity w górę i w dół. Natomiast jeżeli sobie weźmiemy narzędzie tutaj do mierzenia price targetu, jeżeli weźmiemy nasz price target dolny, widzimy, że tak naprawdę pokrywa się on niemal idealnie z naszym green target boxem, o którym mówię już od poprzednich materiałów, który jest na poziomie, uwaga, 18700. Tak naprawdę jest to bardzo ważny poziom, który musimy obserwować. Natomiast ja dopiero będę wchodził, uwaga, w pozycję shortową po przebiciu poziomu 19,5. Jeżeli zamkniemy świecę 1-4 godzinę poniżej poziomu 19,5, będę wchodził w ogromną pozycję short do tych oto price targetów, które już wam teraz pokażę, na poziomie co najmniej 3%, na dźwigni 60 lub więcej. Jeżeli są osoby, które chętne otworzyć pozycję na Bybicie, zapraszam wszystkich do otwarcia pozycji Bybit. Moja pozycja jest nadal otwarta, natomiast oczywiście wylogowało mnie, nie jestem wam w stanie tego pokazać. Natomiast jeżeli oczywiście Bitcoin by zawrócił, jeżeli byśmy mieli tutaj potencjalną okazję wybicia górę po przebiciu poziomu 19900, jak widzimy 20 tysięcy tutaj na tym poziomie, możemy spodziewać się ruchu w górę na poziomie również, uwaga, około 5%. Jest to ruch poziomu 5%, na który możemy osiągnąć target 20,8, o którym również mówiłem w poprzednich chwilach. Także jak widzicie, wszystkie poziomy, które zostały przeze mnie poruszone poprzednio, z aktualnym price targetem idealnie się pokrywają. Natomiast bardzo ważna rzecz, trójkąt symetryczny jest generalnie również patternem kontynuującym trend. Więc jeżeli mamy spadek w tym oto miejscu, mieliśmy tutaj naszą bear flagę, spadliśmy niżej i ruch spadkowy, który formuje nam trójkąt symetryczny, potencjalnie może ponownie spowodować dalszy spadek w dół. Więc jeżeli tak sytuacja będzie miała miejsce, ja to jak mówię 19,5, otwieram bardzo dużą pozycję short, którą oczywiście będę was informował na moim Discordzie. Jeżeli was tam jeszcze nie ma, zapraszam wszystkich serdecznie na kanał tutaj związany z analizami. Jak widzicie, jest wrzucony przeze mnie tutaj górny i dolny aspekt, wszystko jest elegancko opisane. Także zapraszam was wszystkich i pamiętajcie, jeżeli chcecie otworzyć tego typu pozycję, są dwa poziomy. 19,5 otwieramy pozycję short, jeżeli przebijemy świecę w dół, i około 19,920 można grać tutaj longa do poziomów 20,008. Tak jak mówię, dopóki jesteśmy poniżej poziomu 20,8, jesteśmy w trendzie spadkowym, co zresztą widać nadal na naszym, uwaga, MRI, bo on tak naprawdę jesteśmy nadal w trendzie spadkowym. To była tutaj szybka aktualizacja ode mnie. Jeżeli chcecie potradować tym trójkątem symetrycznym, zapraszam was do linku w tym opisie. Znajdziecie tam bonus do Bybita, bonus do Binance'a, na którym jesteście w stanie otrzymać aż do $4500 bonusu. Także ja osobiście korzystam z Bybita, więc tego wam również polecam. Jest to bardzo fajny ruch, bardzo łatwo relatywnie się traduje tego typu pattern. Także jeżeli jesteś zainteresowany, wchodzisz w linka, zakładasz konto, robisz deposyt, dostajesz bonus i za ten bonus dostajesz pozycję tak naprawdę za free. Więc jeżeli było to dla ciebie ciekawy materiał, sorry was za tutaj małe otoczenie. Jestem akurat w miejscu publicznym, gdzie może być trochę głośny, mam nadzieję, natomiast mnie będziecie słyszeli i myślę, że to by było na tyle w dzisiejszej aktualizacji. Po weekendzie nagram jeszcze wieczorem na spokojnie, wrócę do domu, kolejną aktualizację na spokojnie, ponieważ my mamy kolejne zamknięcie świecy tygodniowej poniżej MRI Bond, więc jest to kolejna rzecz, którą chciałbym poruszyć, natomiast dzisiaj najważniejsza jest ta wiadomość. Trójkąt symetryczny, obserwujcie, wchodzicie na Discorda, będę was informował tam na bieżąco, jak wyjdę tylko w pozycję, także jeżeli chcecie podążać za moją pozycją, zapraszam wszystkich do obserwacji i również Discorda. Pozdrawiam wszystkich i życzę wam miłego dnia.